Bezstanowość. W przypadku HTTP i przeglądarek mamy coś takiego oczywiście jak sesja użytkownika. Wreszcie czegoś takiego nie ma. Wszystkie dane, które są konieczne do wykonania żądania, znajdują się już w tymże requestie HTTP. Kaszowanie odpowiedzi. Jeżeli serwer nam na to pozwoli, klient może skaszować odpowiedź, czyli przy żądaniu jakiegoś obiektu, przy następnym jego żądaniu serwer może mu powiedzieć, że nie zmieniła się ta wartość od ostatniego czasu, kiedy on ją prosił. Dzięki temu oszczędzamy na przesyle danych przede wszystkim i na zasobach. Jest to system warstwowy po stronie serwerowej, czyli tak naprawdę nie wiem, w momencie, kiedy się odwołujemy do takiego serwisu RESTful, czy bezpośrednio już uderzamy w ten serwer, który wykonuje to żądanie, czy na początku jest na przykład jakiś load balancer, który rozrzuca nam ruch na kilka innych serwerów. Dzięki temu możliwa jest skalowalność. I tak jak wspomniałem na samym początku, jest on uniwersalny przez to, że jest interfejsem, tak? Czyli i klient, i serwer mogą się rozwijać niezależnie, czyli tak na przypadku jak jest API Twittera, mamy jeden serwer, który tam oczywiście ma load balancer i tak dalej, ale jest jeden serwer i do niego podłącza się wiele klientów, czy to klient jest androidowy, czy iOSowy, czy inne takie, każdy z nich może się rozwijać niezależnie. Teraz do konkretów. Struktura URI. Z resta korzystamy poprzez odwołanie się do zasobów. Zasobami mogą być kolekcje, czyli tak jak w tym przypadku, na przykład użytkownicy i pod takim adresem URI znajdziemy kolekcję na przykład wszystkich użytkowników. Możemy się odwoływać również do pojedynczego zasobu, gdzie wskazujemy ID konkretnego zasobu. Bądź to można powiedzieć, że jest coś takiego jeszcze jak kontrolery, które nie muszą nam zwracać odpowiedzi, ale na przykład triggerują jakieś zadania po stronie serwerowej. Operacje CRUD. Czy ktoś się może zetknął z takim pojęciem, może w przypadku bazy danych? A więc właśnie tak jak w przypadku baz danych, CRUD oznacza po prostu create, read, update i delete. Create, czyli tworzenie zasobu. Wreszcie tworzymy zasób przez użycie metody HTTP POST. Odczytujemy zasób przez użycie metody HTTP GET. Aktualizujemy zasób przez użycie metody HTTP BOOT i możemy go usunąć przez użycie metody HTTP DELETE. Czyli jest to w porównaniu na przykład do przeglądarki, tak, gdzie używamy tylko posta i geta tak naprawdę. Posta do wysłania danych za pomocą jakiegoś formularza, wymieniamy dane, klikamy wyślij i to nam sobie leci. Get to po prostu do odczytywania źródła stron, a tu mamy te dwie dodatkowe metody HTTP put i delete. I teraz przykład taki strzelać wykorzystanie metody cool. Wykorzystanie polecenia oczywiście cool. Wskazujemy, że chcemy użyć metody post. Tu ciało specjalnie pominąłem, bo mogło być długie i trochę zamazałoby czytelność. Wskazujemy URL, do którego się odwołujemy. Gdy tworzymy zasób, odwołujemy się do tego samego URL-a, pod którym jest taka podstawa zasobu, który chcemy uzyskać. Ten system POST wywołany. Tu mamy już odpowiedź. Przede wszystkim co nowego, odpowiedź zazwyczaj w HTTP uzyskujemy 200, które oznacza, że została poprawna odpowiedź zwrócona, a tu mamy 201, że zasób został utworzony. Co dalej? Content type. O nagłówkach będę mówił oczywiście jeszcze później, ale tu od razu mamy wskazanie, że serwer nam mówi, że odpowiedź, którą nam zwraca, jest obiektem typu JSON. No i tu już sama treść odpowiedzi, że ten utworzony nowy obiekt tak wygląda i przykładowo
to, co moglibyśmy wysyłać, to, co pominięte było, to by było tylko imię, nazwisko i wiek. Tak, a dodatkowo po utworzeniu tego zasobu serwer nam zwraca jeszcze IP. I to on wskazuje w lokalizacji, gdzie ten zasób możemy odnaleźć po jego otworzeniu. To jest właśnie ten identyfikator 113. Read, odczyt zasobu, czyli ten zasób, który zapisaliśmy poprzednio, teraz chcemy odczytać za pomocą metody get. Nie musimy wskazywać tu już polecenie, ponieważ jest to domyślna metoda. Odpowiedź 200 OK, tak samo jak wcześniej JSON i ten obiekt w postaci stringa. Aktualizacja, metoda put. Znowu wskazujemy ID zasobu, pominięte ciało metody, ciało tego wywołania. Tu mieliśmy wcześniej wiek, powiedzmy 31, powiedzmy, że tu wysłaliśmy tylko ten obiekt JSON ze zmianą wieku, z takim jednym polem. No i właśnie po aktualizacji odpowiedź 200 i mamy już ze zmienioną wartością zwrócony ten obiekt. No i ostatnia z metod delete. Znowu taki sam pól, odwołujemy się do tego ID. Co innego tu jest, to zwrócony kod odpowiedzi 204, czyli no content. Oznacza on, że zasób został poprawnie usunięty. Gdyby na przykład była taka sytuacja, że tego zasobu już nie było, a my go chcemy usunąć, to by było zamiast 204 404, czyli typowe 404, że zasobu nie ma. Co więcej, teraz powiem troszkę więcej o kodach HTTP, odpowiedzi i nagłówkach. Zarówno żądania, jak i odpowiedzi. Kody odpowiedzi HTTP. To te wszystkie dwusetkowe poprawne, 200, 201, tak jak mieliśmy wcześniej, trzysetkowe, czyli głównie przekierowania, aczkolwiek to jest też 304, o którym powiem później, który nie jest tak naprawdę przekierowaniem. Czterysetkowe. Są to błędy klienta, błędy żądania. Głównie... Okej, o błędach będę mówił jeszcze zaraz więcej. To na razie więcej nic nie powiem. Błędy 500-kowe są to błędy, które wystąpiły po stronie serwera i na które tak naprawdę klient nie może poradzić. Czy mogę za szybko, może? Okej, dzięki. Błędy. 400-kowe i 500-kowe. 400-ka podstawowa bad request. Jeżeli taki błąd nam serwer zwraca, to znaczy, że nie wiem, źle przesłaliśmy złe dane, serwer nie rozumie naszego żądania, nie wie, co naprawdę tak chcemy zrobić. No ale to jest przesyłana 400 i co? No jest to źle, ale tak naprawdę nie wiemy co. 401, co szybko. 401 unauthorized oznacza, że nie uprzywilejowani, tylko... Praw to jeszcze forbidden będzie. Podaliśmy złego użytkownika złe hasło, tak, przede wszystkim. 401. 403. Mamy poprawnego użytkownika i hasło, ale nie mamy odpowiednich przywilei, żeby to... jakąś rzecz wykonać, na przykład wywołać delete'a. 404 not found. To tak jak mówiłem wcześniej, w przypadku delete'a, po kolejnym delete'ie byśmy mieli 404, a zazwyczaj 404 w HTTP oznacza, że brak jest zasobu, żądamy czegoś, czego tak naprawdę nie ma. Błędy 500-kowe, które wstępują po stronie serwera. 500-ka podstawowa. Internal server error oznacza, no ktoś coś skopał po stronie serwera, tak, kod się wywalił, poleciał stack trace i tak naprawdę nic nie możemy zrobić, ktoś musi to naprawić. 503 natomiast najczęściej jest wina warstwy już tej hardware'owej, na przykład server pad. Nie jest to wina samego kodu jako takiego. Ciekawostek, jest jeszcze kod 418, iNotiPod, który oczywiście nie jest wykorzystywany na co dzień. To twórcy HTTP Prima Print stworzyli sobie taki kod. Po prostu. No ok,
Okay, ale program jest to też człowiek, tak jak napisałem wcześniej, powiedziałem wcześniej, że otrzymujemy ten 400 kod i co dalej, tak? Wiemy, że wystąpił błąd, ale nie wiemy, co zrobiliśmy źle, tak, że on wystąpił. Tak więc fajnie jest, jak serwery są programem friendly i na przykład na takiej odpowiedzi 400 kodu zwracają na przykład jeszcze JSON-a, w którym mamy dokładnie opisane, co się tak naprawdę źle wydarzyło. To jest przykład z takiego serwisu Quizlet, z API, do tego serwisu. I tu dokładnie nam serwer mówi, że mieliśmy jakieś błędy walidacji, kiedy one wystąpiły i wyszczególnione po kolei te błędy. To jest o tyle fajne, że w przypadku tego serwisu na przykład takie błędy jak zwrócimy, dostaniemy, to gdy piszemy aplikację, to nawet nie musimy ich interpretować za bardzo, po prostu możemy je pokazać użytkownikowi, bo one są tak no, human readable, tak? Użytkownikowi powie, pokażemy taki komunikat, żeby będzie wiedział, że coś nam się zdarzyło nie tak i wiadomo konkretnie co. Teraz kolejna rzecz, nagłówki. Wcześniej mieliśmy już ten nagłówek accept application JSON, tylko że tam mieliśmy wcześniej content type, a tu jest accept. Bo tam mieliśmy nagłówek odpowiedzi, a tu jest nagłówek żądania. W tym nagłówku mówimy serwerowi, w jakiej postaci spodziewamy się odpowiedzi. Aby application JSON w tym przypadku mówimy, że chcemy odpowiedź typu obiektu JSON, ale jest też możliwość innych oczywiście content type'ów, tak jak obok jest application XML. Próbowałem to jakoś tak sparować, żeby wyglądało podobnie. Oczywiście są jeszcze różne inne. HTTP odpowiedź, może być odpowiedź typu JavaScript. Różne dowolne, co tylko serwer może nam zwrócić tak naprawdę, co zostało uwzględnione. Nagłówek if modified since. To pomaga nam właśnie przy kaszowaniu. Powiedzmy, że wywołaliśmy wczoraj jakieś żądanie o, nie, zapytanie o dane użytkownika. Zapisaliśmy sobie, kiedy to żądanie wywoływaliśmy i dzisiaj znowu wywołujemy to żądanie. Z dzisiejszą datą przesyłamy właśnie taki nagłówek do serwera if modified since i podajemy to wczorajszą datę, kiedy wywoływaliśmy to żądanie. Jeżeli serwer widzi, że nie zmieniło się nic w bazie danych czy w tej odpowiedzi, którą chce zwrócić, to nie zwraca nam takiego JSON-a, tylko treść jest odpowiedzi pusta, ale kod HTTP nie będzie 200 ani 201, znaczy 201 na pewno nie będzie 200, tylko 304, czyli not modified. Podobnie jest z nagłówkiem i tak i if non match. I tak jest to nagłówek odpowiedzi HTTP. Przy każdej odpowiedzi do jakiegoś zasobu serwer tworzy sobie, nie można powiedzieć, hasza dla danego zasobu i ten hasz jest zawsze aktualizowany, jeżeli coś się zmienia po stronie serwerowej. I teraz takiego i taka na przykład zapisujemy sobie po stronie klienta i przy każdym kolejnym żądaniu podajemy w nagłówku żądania if non match i wtedy tak samo jak w przypadku if modified since mamy albo zwrócony, zaktualizowany obiekt, albo 304 i not modified. Accept language. Wskazujemy w jakim języku spodziewamy się odpowiedzi. W języku takim nie programistycznym, tylko ludzkim, czy to polski, angielski, czy jakikolwiek inny. W tym przypadku hiszpański i dodatkowo kataloński, tak? I tak jak wcześniej mówiłem o tym serwisie Quizlet, to on ma taką fajną opcję jeszcze, że dla tych właśnie kodów tu błędu, że jemu wskażemy na przykład, to domyślnie jest angielska treść zwracana. On wspiera kilka wersji językowych, jeżeli wpiszemy na przykład, że chcemy odpowiedź po hiszpańsku, to ta treść będzie właśnie po hiszpańsku. Czyli jeżeli mamy pewność na przykład po stronie aplikacji Androidowej, którą piszemy, że użytkownik jest Hiszpanem, to zamiast treści angielskiej możemy mu od razu pokazać treść hiszpańską. I ostatni bardzo ważny nagłówek żądania. Accept and code. Xi. Mówimy serwerowi, że jesteśmy w stanie obsłużyć kompresję odpowiedzi, czyli serwer po swojej stronie
tekst kompresuje zipem, ona jest przesyłana, my po swojej stronie najpierw dekompresujemy i później odczytujemy. W przypadku właśnie telefonów komórkowych, wiadomo, jest to dosyć ważne, bo no, mamy ograniczone zasoby przesyłu danych, prędkość jest zawsze nie taka sama, a im szybciej zwrócimy użytkownikowi odpowiedź, tym lepiej i dla nas, i dla użytkownika. Kolejna rzecz. Android i komunikacja HTTP. W Androidzie mamy dostępne dwie implementacje, z których możemy skorzystać przy komunikacji HTTP. Pierwszą jest klient Apache'owy. Ten klient już powstał wcześniej, nawet zanim Android powstał. Jest wykorzystywany również po części po stronie serwerowej, może być. Na Androidzie istnieją dwie takie gotowe implementacje, z których możemy korzystać. Default HTTP Client i Android HTTP Client. Ten androidowy jest, rozszerza tego pierwszego i zawiera takie podstawowe już konfiguracje. Jest to klient bardzo stabilny, zawiera mało błędów, ale tak jak od początku on został uwzględniony w Androidzie, tak jak teraz już nie jest w ogóle rozwijany. Z tego względu, że właśnie jest stabilny i był dużo, dużo, dużo wcześniej wykorzystywany. Drugim klientem, z którego możemy korzystać, jest HTTP URL Connection. Jest to klient stworzony tak naprawdę przez ludzi od Androida. Oni chcieli to zaimplementować po swojemu. Dlatego też na początku zawierał trochę błędów i było sumie rozwijane. Z każdą kolejną wersją Androida był coraz lepszy. W chwili obecnej bardzo przejrzyście dzieją się różne rzeczy, jak na przykład kompresja odpowiedzi, cache odpowiedzi i jest aktywnie rozwijany. Z tego co mówią inżynierowie Google, jeżeli piszemy aplikację, która ma wspierać wersję Androida 2.2 i wcześniej, to żebyśmy skorzystali z klienta Apache'owego, ponieważ we wcześniejszych wersjach były tam problemy z tym HTTP URL Connection. Natomiast jeżeli wspieramy tylko 2.3 lub następne, to możemy korzystać z tego, ponieważ uważają, że jest lepsze. Przyzwyczajenie robię swoje, jeszcze z tego tak naprawdę nie korzystałem z HTTP URL Connection, cały czas z Apache'owego korzystałem się. Trochę kodu. HTTP Client, tworzenie klienta Apache'owego. A więc tak, wskazujemy, że chcemy obsługiwać dwa protokoły, HTTP i HTTPS. To jest taki kod metody, którą możemy wrzucić sobie do jakiejś własnej biblioteczki i wykorzystywać ją we wszystkich projektach. Dowolnie możemy modyfikować parametry dla konkretnych zastosowań. Ustawiamy parametry różne, jaki ma być timeout połączenia, timeout socketu, rozmiar bufora odpowiedzi. Ustawiamy, żebyśmy nie chcemy podążać za przekierowaniami. I tu taki ciekawy parametr, obiekt, że chcemy, aby ten nasz klient był bezpieczny wątkowo. Oznacza to, że w przypadku innej implementacji, bardziej podstawowej, mamy tylko jeden obiekt do wykorzystania na raz, połączenie HTTP, natomiast tu jest stworzona pula połączeń. I za każdym razem, kiedy połączenie zostanie zwolnione, to połączenie wraca sobie do puli i możemy dalej z tego korzystać. I teraz już konkretnie wchodzi o odpytanie, wywołanie metody get. Mamy swojego URL-a, którego tam wcześniej widzieliśmy. Tu jest obiekt HTTP get Apache'owy. Dodatkowo możemy ustawić jakieś parametry nagłówki. Ustawić, czy to nazwa użytkownika, hasło, typu Basic Authentication, czy te, które obecnie są dosyć popularne, jak OAuth od wersji drugiej. Ustawić dodatkowe nagłówki, jak na przykład odpowiedź, której się spodziewamy, czy któryś z nagłówków, które wcześniej pokazywałem.
tworzymy sobie tego klienta metodą pokazaną wcześniej, wywołujemy metodę get, otrzymujemy obiekt odpowiedzi i z tej odpowiedzi pobieramy sobie, wiemy, że to jest odpowiedź z typu string, znakowa, więc konwertujemy ją do stringa. To entity utils jest taką narzędziową klasą dostępną bezpośrednio na Androidzie. I to wywołanie, powiedzmy, zwraca nam taki obiekt typu JSON w postaci stringa. OK. To mamy ten nasz obiekt stringowy zwrócony, ale mamy u siebie w aplikacji obiekt javowy usera, no i teraz chcemy, żeby to się pole jakoś przepisało, tak? No to musimy napisać jakiegoś parsera. Na przykład z wykorzystaniem dostępnej w Androidzie biblioteki org.json. I tu po kolei tak, tworzymy sobie instancję naszego obiektu nową. Tworzymy instancję obiektu JSON, której w konstruktorze przekazujemy tego stringa, którego otrzymaliśmy jako odpowiedź. No i po kolei, jeżeli wiemy, jakiego typu są pola, przypisujemy je do pól z naszego obiektu. No i tu cztery pola, mieliśmy cztery przypisania. Tu na cele, jeszcze żeby to nie było jakieś duże i tak dalej, pominąłem bloki try catch, ponieważ tam JSON jeszcze może rzucać wyjątki w stylu, jeżeli jest obiekt niepoprawna klasa, pusty, nie znalazł go i tak dalej. Chyba nikt jeszcze nie śpi, więc w sumie mogę ten slajd pominąć. W całym szczęście. I teraz właśnie ciekawsze rzeczy, dlatego był ten slajd z tym spaniem, ponieważ troszkę ciekawsze rzeczy teraz może się pojawią. Wcześniej była taka słuchna implementacja, a teraz co możemy zrobić, żeby ta implementacja była trochę jednak łatwiejsza. Mamy taką fajną bibliotekę od Google'a, JSON. Jest to biblioteka stworzona właśnie przez inżynierów Google'a i ona umożliwia nam konwersję obiektów Java do reprezentacji JSON i w drugą stronę. Czyli tak jak mieliśmy sobie tego stringa zwróconego przez tą odpowiedź HTTP, mieliśmy nasz obiekt usera, to JSON bez konieczności naszej pokazywania, co jest z czym i jak to sobie sparować i jakiego typu są pola, o to zrobimy za nas automatycznie. I wpisując o tyle fajne, że korzysta też z anotacji i w momencie, kiedy chcemy mieć jakąś dodatkową konfigurację i władzę nad tym, jak wszystko jest sparsowane, to właśnie możemy z niej korzystać. Dodatkowo zapewnia wsparcie dla złożonych obiektów. W tym obiekcie, który mieliśmy przed chwilą, to były proste, prymitywne pola typu int, string i tak dalej, ale jeżeli na przykład obiekt by zawierał inne obiekty albo kolekcję obiektów, to już ten nasz parser byłby dużo bardziej złożony. I już by nie wyglądało to tak fajnie. Porównanie. To jest ten przykład, który mieliśmy przed chwilą. A teraz jak to wygląda za pomocą JSON-a. Zamiast 7 linijek mamy dwie linijki, które tak naprawdę możemy nawet do jednej linijki wrzucić. To jak tworzymy sobie obiekt JSON-a, i mówimy mu, że chcemy z naszej odpowiedzi uzyskać obiekt klasy usera. Ale teraz co w przypadku, gdy odpowiedź, którą dostajemy i nazwy pól w tej naszej klasie się nie zgadzają. Wtedy korzystamy właśnie z anotacji i mówimy, że do naszego pola w obiekcie account type to przypisz to pole, które inaczej się trochę nazywa w tym JSON-ie, z podkreśnikiem, tak, z taką stylem, którego się używa tak przy JSON-ie, tak, zamiast camel type'a są podkreśniki. I tak jak wspomniałem wcześniej, on umożliwia nam parsowanie bardziej skomplikowanych obiektów, czy to innych obiektów, czy list, grup, i zawiera również inne anotacje, z których jeszcze tak naprawdę nie korzystałem. Serialized name jest takim używanym najczęściej.
druga fajna biblioteka, którą bezpośrednio w Kreście warto wykorzystywać, na którą nie tak dawno sobie wpadłem, jest Crest, czyli po prostu klient Crest. Ułatwiony komunikację z serwisami typu RESTful. Również korzysta z anotacji i bardzo, bardzo fajnie się go konfiguruje. Ma dużo możliwości ingerencji w niego samego. Przykład jest właśnie ze strony Cresta. Tu mamy wykorzystanie Twittera, API. I tak, opiszę, co oznaczają konkretne anotacje, aczkolwiek są dosyć samoopisujące. Endpoint, czyli wskazujemy, pod jakim adresem URL znajduje się serwer, który nam będzie odpowiadał. Ścieżkę do konkretnego zasobu, którego żądamy. I to będzie ta ścieżka wykorzystywana we wszystkich żądaniach znajdujących się w naszym serwisie. I wskazujemy, że wszystkie odpowiedzi zwracają odpowiedzi typu JSON. Pierwsza z metod update status. Wskazujemy, że chcemy skorzystać z metody http-post, czyli będziemy wysyłać jakieś dane, czy to tworzyć obiekt. Wykorzystamy z URL-a update.json, który zostanie tu doklejony dalej. No i tu już bezpośrednio w ciele metody znajdują się obiekty czy prymitywy, tak, które będziemy przesyłać. Inna metoda. W niej tu warto zwrócić uwagę na zastosowanie w klamrach tego ID. Oznacza to tyle, że w naszej metodzie, w wywołaniu jako parametr, gdy wskazujemy path param, to ta wartość jako zostanie przyklejona do URL-a. Gdy nie ma wskazania w anotacji, jakie metody, z jakiej metody korzystamy, HTTP, to jest to domyślnie HTTP GET. I teraz przykład wykorzystania właśnie takiego serwisu, który stworzyliśmy. Tworzymy instancję Cresta, pobieramy sobie, budujemy nasz serwis, którego interfejs mamy tutaj, jedna linieczka i już możemy wywoływać na tym serwisie konkretne metody i mamy zwracane odpowiedzi. Bardzo mało kodu, bardzo przejrzyście. Dalej. Cresta możemy konfigurować, tak jak wcześniej wspomniałem. Konfigurować go możemy zamiast robić to za każdym razem przy każdym serwisie, czyli podawać endpointa, podawać jakie odpowiedzi się spodziewamy i tak dalej. Możemy to raz zrobić, na przykład stworzyć singletona, raz go stworzyć dla korzyści całej aplikacji. I tak, możemy endpointem wskazać, jak będziemy obsługiwać błędy i własną implementację naszej klasy do obsługi błędów. Tu ustawienie HTTP Channel Factory oznacza, że będziemy korzystać z implementacji apaczowej, która jest w Androidzie. Ustawić sobie jakieś dodatkowe parametry, z których będziemy korzystać w naszym serwisie i że spodziewamy się odpowiedzi JSON, z tym, że korzystamy z naszej własnej implementacji, ponieważ Cresta domyślnie korzysta z Jacksona, który też jest parserem do JSON-a. A ponieważ wcześniej mówiłem o JSON-ie, to pokażę też, jak można zrobić taki parser do JSON-a. Bardzo, bardzo krótka praca. Obsługa błędów. Domyślnie, gdy w Crestie wystąpi jakiś błąd żądania, znaczy błąd odpowiedzi od serwera, to wiadomo, leci stack trace, ale możemy napisać własną klasę do obsługi błędów, która nam z takiej odpowiedzi błędnej wyciągnie na przykład, tak jak wcześniej pokazywałem dla Quizleta, wyciągnie tą odpowiedź typu ten obiekt JSON-owy, i przerzuci nam go do obiektu naszego własnego, z którego później sobie będziemy w kodzie korzystać. Deserializer, tu wykorzystujący implementację JSON-a. Także przejście z Jacksona na JSON-a, to jest naprawdę cztery linijki i już mamy gotową
inną implementację do wykorzystania. Fabryka serwisów. To jest coś takiego, co możemy sobie stworzyć na potrzeby całej aplikacji. Na potrzeby całej aplikacji, typu singleton. Pobieramy sobie instancje i zaraz pokażę na następnym slajdzie, jak coś takiego wykorzystać, gdzie już tworzymy sobie konkretne serwisy z takiej fabryki. I tu właśnie jest ten przykład. Zamiast, nie wiem, dużej ilości kodu i tak dalej, wszystko mamy tak naprawdę prawie że jednolinijkowo. Z naszej fabryki pobieramy instancję naszego serwisu użytkownika i kod na przykład tworzymy, tak? I zwracany jest nam już obiekt użytkownika. Chcemy coś zmodyfikować. Modyfikujemy jakieś pole w tym obiekcie i update'a. Chcemy go skasować. OK, po ID kasujemy. Więcej kodu nie potrzeba. Jedna z ostatnich rzeczy, o której dziś będę mówił, persystencja i REST. To, o czym powiem, jest naprawdę powtórzeniem tego, co kiedyś powiedział pan Virgil Tobiański. Jest to inżynier od Google'a. Ta prezentacja miała miejsce na Google I.O. w 2010 roku. Można ją właśnie znaleźć pod takim adresem. Ja tylko wspomnę o części tego, co pan Tobiański powiedział. Przede wszystkim, jak tego nie robić. Mamy sobie naszą aktywność i chcemy wywołać sobie jakąś metodę HTTP, tak? Bo coś, komunikację z serwerem nawiązać. Wszystko fajnie, tworzymy sobie nowy wątek, bo wiadomo, że komunikacji HTTP nie robimy w wątku użytkownika. Wywoływana jest nasza metoda restowa, komunikujemy się z serwerem, zwracana jest nam odpowiedź, my ją sobie procesujemy, tam przypisujemy wartości do naszego obiektu, wrzucamy sobie do pamięci, kursor adapter nam się odświeża, pokazujemy użytkownikowi dane, które uzyskaliśmy, no i wydawało się, że wszystko jest fajnie. A gdzie jest problem? Problem jest w momencie, kiedy aplikacja zostanie zabita, tak? Wiadomo, jak wiadomo, system może zabić aplikację w dowolnym momencie. Chociażby, nie wiem, przychodzi połączenie, aplikacja jest rzucana w tło. Już nawet w tym momencie, jeżeli nie zapisujemy sobie danych w metodach aktywności, żeby ją później odzyskać, no to nam to wyparuje i musimy jeszcze raz takie żądanie HTTP, które wcześniej wykonywaliśmy, znowu wykonać. Druga sprawa, dane nie są nigdzie zapisywane, czyli raz wywołaliśmy, za chwilę powiedzmy tracimy połączenie HTTP, coś jest nie tak, wychodzimy poza zasięg, chcemy odświeżyć aplikację, tak, a danych nie ma. Dlatego warto je persystować. I teraz jak to zrobić? Sporo tych wniosków, ale tak naprawdę są bardzo proste. Z naszej aktywności tworzymy sobie coś takiego jak Service Helper. To jest po prostu klasa statyczna, która pomaga nam w wywoływaniu serwisu. Wywołujemy nasz serwis, w którym tworzymy oddzielny wątek lub zamiast tworzenia serwisu tworzymy intent serwis, tak, który już jest oddzielnym wątkiem. Do naszego procesora wysyłamy żądanie, że chcemy wykonać metodę REST. W tym momencie następuje komunikacja już z bazą danych, że coś chcemy zrobić na komunikacji HTTP, więc coś musimy albo zapisać, albo zaktualizować w bazie danych. To zaraz będę mówił dokładniej. Następuje komunikacja HTTP, mamy odpowiedź, znowu aktualizujemy to, co zapisaliśmy przed chwilą w bazie, czy zaktualizowaliśmy. Następuje odświeżenie tego kursora, tak, i cały sterowanie wraca sobie do aplikacji fajnie. I teraz, co to jest tam ten fragment, gdzie mówię o bazie danych. Przy każdym requestie, czy przy każdym obiekcie, który jest zwracany nam przez takie API RESTful, przez serwis RESTfulowy, możemy sobie dodać dodatkowe pole w tej bazie,
dodatkową kolumnę, flagę, w której będziemy zapisywać stan komunikacji HTTP. W przypadku posta, czyli gdy wysyłamy nowe dane do serwera, które mają zostać tam zapisane, wstawiamy tą flagę, na przykład state posting, tak, że będziemy wysyłać dane do serwera, ale jeszcze nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Następnie po uzyskaniu już poprawnej odpowiedzi czyścimy sobie tą flagę, czyli wiemy, że ta komunikacja przebiegła poprawnie i dane, które później możemy sobie odczytać z bazy, są aktualne i nic z nimi dalej nie musimy robić. Metoda put aktualizacja, tak samo jak w przypadku posta. Najpierw ustawiamy flagę state posting, po poprawnej odpowiedzi czyścimy tą flagę. Przy usuwaniu obiektu, gdy użytkownik sobie w aplikacji coś chce usunąć, nie usuwamy od razu po tym, jak on naciśnie checkboxa, odznaczy, kliknie przycisk usuń. Najpierw ustawiamy flagę i możemy nie pokazywać tego obiektu na przykład już użytkownikowi, tak, ale w bazie danych niech on na chwilkę jeszcze zostanie, ponieważ najpierw wyślijmy to żądanie do serwera i dopiero później usuniemy ten obiekt. Przy getcie tak naprawdę nic specjalnego się nie dzieje. Jeżeli wysyłamy getta, to tak naprawdę nie wiemy jeszcze co zapisać, tak? Dopiero po poprawnej odpowiedzi możemy spersystować ten obiekt. Podsumowanie. O czym pamiętać? Operacje, przede wszystkim najważniejsza rzecz. Wszystkie operacje HTTP zawsze w osobnych wątkach, nigdy na wątku interfejsu użytkownika, na przykład z wykorzystaniem intent serwisów. Persystencja przed i po komunikacji, czyli to, o czym mówiłem przed chwilą. Minimalizacja ruchu HTTP. Kompresja i wykorzystanie nagłówków. Kompresja z wykorzystaniem nagłówku Accept Encoding ZIP, a nagłówki te, które umożliwiają nam kaszowanie odpowiedzi, tak? Czyli te, kiedy ostatnią odpowiedź wysyłaliśmy, wykorzystanie i tagów i tak dalej. Zewnętrzne biblioteki, wykorzystanie tych, które są, może są jakieś lepsze, o których nie wspomniałem, na pewno są. Także warto co jakiś czas sobie, nie wiem, robić jakiś research, czy coś nowego powstało, z czego warto skorzystać, co mi ułatwi implementację. No jak mamy jakieś pytania, nie wiemy jak coś z czegoś skorzystać, mamy problemy, to oczywiście pozostaje nam serwis Stack Overflow, na którym zawsze w 90% przypadków znajdziemy odpowiedź. Czy są jakieś pytania jeszcze? To mam zachętę, że kto zada pytanie, dostanie koszulkę z Androida. Jakikolwiek. Okej, to ja mam pytanie w takim razie. Tam kolega jest, to był pierwszy. To jakie chciałbyś alternatywne rozwiązania dla fabryki serwisu? Alternatywy dla fabryki serwisów? Znaczy, no nie wiem tak naprawdę czego oczekujesz, bo to jest wykorzystanie patternu, tak, nie wiem, najprostszy singleton nawet, tak? Czy nie chcesz mieć fabryki, to tworzysz dla każdego swojego serwisu singletona, zamiast korzystać z fabryki, to bezpośrednio do każdego. A co sobie to bliżej? Czy miałbyś zastosowanie w tym miejscu? Nie wiem, nie zastanawiałem się na tym. Także nic więcej. Okej, to ja mam jeszcze jedno, bo pokazywałeś tutaj właśnie przekazywanie takich za pomocą JSON-a obiektów, które się głównie składały z jakichś typów takich prymitywnych. Mówiłeś też o tym, że mogą być bardziej skomplikowane, czyli na przykład obiekt może zawierać w sobie jakiś inny obiekt. A co gdyby na przykład, jak to jest rozwiązane, jeśli na przykład obiekt zawiera jeszcze w sobie, powiedzmy, jakiś obraz, czyli po prostu mamy pomieszanie różnych kontentów. Jak to jest? W JSON-ie nigdy się nie spotkałem z tym, żeby tekst był pomieszany z binariami. Jeżeli chcemy mieć dostęp do binariów, czyli na przykład nie wiem, obraz musimy to podzielić jakby. Tak, po stronie serwera musimy to podzielić. Ja muszę mieć inny adres końcowy, tak? Wysoce. Okay.
Czy prezentacja będzie gdzieś dostępna do pobrania? Mogę udostępnić, nie mam problemu. Myślę, że do organizatorów możecie się zapytać i myślę, że oni będą wszystkie dawać. Otrzymam nadzieję. Czy w praktyce używasz content providerów, czy raczej jakichś ormów? Content providerów używam, bo mam już taką kontrolę ze swojej strony. No mam w sumie dwa pytania. Czy jest jakieś ograniczenie wielkości przesyłania obiektu? Obiektów, chodzi na przykład o odpowiedź JSON, tak? No, na przykład załóżmy, że mam obiekt, który ma 16 tysięcy, tablicę 16 tysięcy plotów. Mhm. Czy jednorazowo tutaj mogę po prostu przesyłać, czy? Przesyłać można, tylko że w tym momencie trochę się narażamy na to, że w momencie zerwania komunikacji musimy to od początku przesyłać. Fajnie zrobić coś takiego jak na przykład w przypadku Google'a i ich na przykład ich API do Google Docsów. Tam możemy wysyłać częściowo takie odpowiedzi, czyli osobie mówić, do którego momentu ostatnio otrzymaliśmy i że chcemy dalej ją przesyłać. I to się, jeżeli sobie napiszemy jakiś filtr na przykład na naszym tym ruchu HTTP, to może nam się to być przezroczyste od strony już później implementacji, tak, że to zostanie, będzie wznawiane, kiedy zostanie zerwane połączenie, a tak naprawdę będzie działało dobrze. Drugie pytanie, czy jeżeli obiekt ma w sobie kolekcję i obiekty z tej kolekcji mają kolejne kolekcje, to zostanie przesłana cała hierarchia, czy pole zostaną wynulowane? To znaczy tak, zawieralność obiektów tu teoretycznie nie ma końca, tak? To nie ma się co nulować, bo jeżeli ten nasz parser ma no czy ten, który napiszemy sobie z org.jsona, czy ten wykorzystamy JSONa, to wszystko co dostaniemy w tym obiekcie JSONa stringowym, to zostanie przekonwertowane do obiektu. A po stronie serwera, jakie preferujesz rozwiązania do budowania właśnie takich aplikacji? Chodzi o biblioteki, czy o to, czy o RESTful i coś dodatkowego? O RESTful. W tym momencie najbardziej lubię korzystać właśnie z obiektów, z rozwiązań typu RESTful, tak? One są takie najbardziej elastyczne. Ostatnie pytanie. Na temat interaktywnych nagłówka Modified Scenes w przypadku kolekcji. To znaczy, jeśli to jest obiekt, to spoko, bo wszystko jest jasne. Natomiast w przypadku kolekcji na przykład mamy Modified Scenes i co dostajemy? Dostajemy tylko diffa, czy dostajemy całą kolekcję, czy jak to już implementacja po stronie serwera, to zależy, tak? To, jak to zostanie. Diffy są fajne. Ja lubię diffy, ponieważ zawsze to zmniejsza przesył danych, tak? A jak to ktoś rozwiąże, no to już sprawa konkretnego problemu, tak? Dziękuję.